dyskusja edukacji, to jest bardzo ważne, co chcę w tej chwili powiedzieć, nie może być tylko dyskusją krajów poszczególnych, musi być dyskusją w całej Europie. Po to, żeby mniej więcej wyrównywały się szanse Europejczyków. To jest istotne, bo jeśli mówimy dalej o swobodzie przepływu zasobów ludzkich, to i te warunki edukacyjne muszą być do siebie zbliżone. Jeśli chodzi o starszych, trzeba zrobić bardzo wiele, żeby po pierwsze mieli opiekę, wtedy kiedy będą mniej sprawni, dłuższe życie, większa grupa osób starszych generuje zupełnie nowe problemy społeczne, o których jeszcze dzisiaj nie wiemy. Bardzo dużą grupę osób, która na przykład umysłowo i mentalnie jest sprawna, a jest niesprawna fizycznie, bo około między 75 a 80 rokiem życia, jak mówią badania, takie problemy się pojawiają i trzeba stworzyć cały system wspierania tych funkcji związanych z zakupami, myciem się, gotowaniem. Przepraszam, że o takich szczegółach mówię, ale Europa nie ma w ogóle odpowiedzi na to i żaden kraj tak naprawdę do końca nie ma systemu odpowiedzi na ten problem. Drugim ważnym elementem jest oczywiście i to, żeby Europejczycy starsi nie byli w tej różnicy z młodym pokoleniem, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe. W Polsce to jest 8 milionów osób, które nie ma umiejętności cyfrowych. Problem nie tylko polega na tym, że ktoś nie uczestniczy w tym świecie, tylko jeśli zmieni się usługa medyczna, a w ciągu 4-5 lat ona się zmieni w całym świecie, to ktoś, kto nie ma umiejętności cyfrowych, będzie wykluczony z nowego typu usług medycznych. Kapitał społeczny. Jest to olbrzymi deficyt kapitału społecznego. Polska ma wielkie sukcesy w okresie transformacji, ale to jest dziedzina, w której niestety nie udało się tego sukcesu zbudować, mimo tego, że w 90 roku było 5 tysięcy organizacji pozarządowych, a dzisiaj jest 85 tysięcy. I mimo tego, że 11,5 miliona Polaków przekazuje 1% na organizacje pożytku publicznego. Nie ufamy sobie, jesteśmy zawistni. To obejmuje zarówno relacje obywatel państwo, grupy społeczne państwo, jak także relacje między obywatelami. Polska szkoła nie jest nastawiona na kapitał społeczny. Polska szkoła to są ławki i nauczyciel, to nie są stoły, przy których wspólnie rozwiązuje się zadania. Przy okazji myślenie algorytmiczne, programowanie to jest wspólne rozwiązywanie zadań i dlatego tak zabiegam o to, żeby to tak jak robią Estończycy, tak jak robi od września tego roku Wielka Brytania, pojawiło się to również w Polsce.